Halo, halo, witam serdecznie w kolejnym materiale z serii Resident Evil 4 w wersji Remake. To już jest chapter 13 z całej gry. No w sumie udało nam się uciec z zamku ogromnego. W sumie jesteśmy na jakichś zupełnie nowych lokacjach i teraz mamy się dostać do jakiejś wielkiej fabryki, którą mamy na horyzoncie. Więc ciekawa sprawa. Może ona jest źródłem całego zła. Kto wie. Ashley. There you are. Czy okazuje się, że mutanty mają jakieś dosłownie działka przerażające? Dobra, to akurat dosyć podejrzana sprawa. Może coś jeszcze odnajdę. Tędy. Look at all these busy bees. Better watch my step if I don't want to get stung. No tak, to była chyba szybka śmierć. Więcej raczej nie widzę. Dobra, czyli będę się musiał skupić na skradaniu. Need to hurry. No, mamy jeszcze trochę amunicji. Powinno wystarczyć. No i co? Ścieżka jest w sumie jedna. O! Pytanie, jak sobie z tym jeszcze prawić? No raczej nie chcemy iść przez laser. Nawet wolę nie testować. Nie chcę sobie ładować dodatkowych śmierci. Tędy? Zaraz, można się trochę zgubić. Tędy na przykład, jeżeli bym się przedostał, chyba by mnie urwało, znaczy woda by po prostu mnie porwała, coś wyczuwam. A czy to by była pewna śmierć, czy nie? Nie jestem pewien. Czy może można pływać w tej produkcji? Nie wydaje mi się. Nie, wydaje mi się, że to by była śmierć po prostu i tyle. Nawet nie testuję. A, czyli mogę nawet przesunąć zakres rażenia. Dobra, to się może przydać, ale czy warto by było jeszcze wracać? Nie, chyba nie ma opcji. To będzie główna misja. Dobra, czyli mamy safe room, mamy kolesia od handlowania. No może jeszcze coś odnajdę, patrzcie na to. Co to oznacza? Może dałoby radę przeczytać. Wydalony przez podłą wojskowość chyba? Znajdujemy się na wygnaniu. Trawa zwiędła, drzewa są bezowocne, a my czekamy w pokucie. Ta odizolowana wyspa jest naszym czyśćcem, ale nie ma się co martwić, bracia i siostry, nasz czas niedługo nadejdzie. Hester Saddler. No tak, jeżeli chodzi o Saddlera, to on jest chyba najwyżej w hierarchii przeciwników z całej produkcji. Więc być może jeszcze się z nim spotkamy, to właśnie Ramon jeszcze mu służył, jeżeli mi pamięć nie myli, ze wszystkich notatek. Przecież ja osobiście grałem w podstawkę, w oryginalną odsłonę, więc dokładnie nie wiem, ale... No, grając za jakąś część już wcześniej, byłoby łatwiej jednak sobie przypomnieć, widząc wszystkich bohaterów. A tak, no wydaje mi się, że to jest tak najważniejsza osoba. Dobra, czyli od razu mamy do sprzedania. Okazuje się, że kluczyki się już nie sprzedadzą. Okej, czyli to sprzedajemy. Jeżeli są, jest możliwość, żeby je sprzedać, to znaczy, że się w ogóle nie przydadzą. Ale tak to w sumie już wcześniej wyglądało. Dobra, co by jeszcze zrobić? Nareperujmy wszystkie najważniejsze, nie wiem, armory powiedzmy. Co by się jeszcze przydało? Może zwyczajny pistolet albo shotgun, z nich akurat całkiem często korzystam. Rate of fire, a niech będzie. Trochę sobie ulepszymy pistolecik. Dobra, i nareszcie przejdziemy na jakiś nowy region. do ogromnej fabryki. No, najważniejsza sprawa, żeby nie wpaść w laser i powinniśmy wygrać. A, patrzcie, laser teraz już nic nie wykona. Mamy następnych wrogów. Ciekawe, czy są jakoś wrażliwe na dźwięk. Czy jeżeli strzelę, to obróci się w moim kierunku? Nie sądzę. Chyba sobie postrzelamy z daleka i tyle. No witam. Może jeszcze któryś przejdzie przez laser właśnie, ale w sumie nie sądzę. Mamy i alarm. Że co? Potrafi strzelać? Dobra, to ciekawe. A wrogowie przejdą przez laser? Chyba nie. Nie ma opcji. Wow, wow, chwila, moment. Który to rzuca granatami we mnie? Tego się akurat nie spodziewałem. Trochę jakieś kusze ogniste. O rany. Dobra, warto by było się wycofać. Wszystkich i tak będę miał z jednej strony wtedy. Już do mnie strzela z daleka. Trochę oberwał, ale niewiele. Ciężka sprawa. Koleś dosłownie ze świńskim łbem. Tego trzeba dobić. Chwila, moment. Zaraz by wstał. Za późno. Dobra, granat będzie super idealny. Wydaje mi się, że za pomocą pistoleta już powinienem go zabić. I on może mieć zdrowia. Come on. O, broń mu jeszcze zniszczyłem. Wspaniale. Jeszcze próbuję uciec. Może chcę sobie broń naprawić, kto wie. Może trzeba było kolejny granat wrzucić. Koleś przetrwał dosłownie 50 strzałów z pistoletu. A pistolet jeszcze ulepszałem. No i rzeczywiście broń sobie naprawił. Kurde, ale koleś. Dobra, w takim razie trzymaj z shotguna może. Nareszcie. O rany! Jeszcze mam kuszę, ale kusza nie jest jakaś najlepsza. Zobaczymy, czy sobie poradzi. Dobra, w większości chyba się pozbyliśmy, chociaż od razu widać o wiele dalej przeciwników. Dobra, może będzie istniała w takim razie możliwość craftowania i prawie na pewno craftowanie na dalekie odległości sobie postrzelamy. Jeszcze coś? A niech będzie to samo. Akurat wrogowie są całkiem daleko. Wszyscy z młotów jeszcze starają się rozegrać. Może dałoby radę wszystko jeszcze po cichu w sumie wykonać, całą misję, ale to było akurat trochę ciężkie, tak się zakradać. Bardziej stresujące, to z pewnością jeszcze kolejni. Czy wy sobie żarty robicie? Dobra, nawet nie ma co strzelać w leżącego, się okazuje. Dostał 3 razy ze snajperki i nic mu się nie stało. Dobra, to trochę zawaliłem. No dobra, sytuacja jest mniej więcej opanowana. Teraz, żeby tylko nie wpaść w pułapkę i w sumie tyle. Może dałoby radę się jeszcze jakkolwiek powspinać? Chyba nie. A proszę bardzo. Sekrety na każdym kroku, jakieś wartościowe. Nawet w sumie nie wiem, po co już to aktywuję. A niech będzie. No to bardzo statyczna rozgrywka. Wszystkie akurat lasery patrzą w jedną stronę, więc to nie jest jakieś ciężkie, ale być może zaraz będzie trudniej. Może zaraz będą jakieś poruszające się. A coś czuję, że od razu bym dosłownie zginął, jeżeli mamy do czynienia z wielkim miniganem. Ej, come on, deaktywowałem to czy nie? Chyba muszę zaskoczyć i wydaje mi się, że odblokowałem kolejne przejście. O, kolejny przeciwnik. No, wrogów jest naprawdę super wiele. Kurde, ciężka sprawa, żeby wszystkich załatwić. Dobra, czyli co? Naokoło trzeba deaktywować kolejną wyrzutnię minigana. Zaraz zobaczymy. Kurde, jeszcze tyle sekretów nas ominęło. Patrzę na tą amunicję. A wydaje mi się, że najlepszym sposobem na wygranie misji było akurat na samym początku zawalczenie. Wrogowie akurat byli z jednej strony, więc wyszło całkiem łatwo. Ej, co jest? Nie wskoczę? Nie ma opcji. No, chyba większość sprawdziłem. Wydaje mi się, że już możemy iść na jakieś nowe tereny. Zaraz, tylko w jaki sposób? Tędy? Kurde, to może być trochę ciężkie, czy ja się pod tym będę skradał? Chyba nie ma opcji. To było zbyt ryzykowne, nawet nie wolę nie próbować. Jakoś inaczej naokoło i wtedy. Zobaczymy. Może tędy? Oj, rzeczywiście. Coś czuję, żebym zginął, jakbym się czołgał pod spodem. Dobra, w każdym razie lokacja załatwiona, proszę bardzo. I ruszamy na nowe tereny. Nawet mapa się zaktualizowała. Już mniej więcej wiem, gdzie jestem. Mamy następnych. No nie, jak się celuje na padzie. Dobra, to pierwszy raz, jak jakiś koleś przetrwał headshota ze snajperki. Zazwyczaj już nic z nich nie wyrasta. No ale ten był trochę mocniejszy. Dobra, to się chyba już nie załamie. O kurde. Ale szybki. Naprawdę, każdy musi mutować, niedobrze. To jeszcze jeden z najbardziej poważnych. Nie ma zdrowia, czy mój pistolet jest taki słaby? Dajcie spokój. Kilkanaście strzał dosłownie. Zaraz, czy to co ja robię jest w ogóle jakkolwiek efektywne? Ja nie mogę. Co to jest za przeciwnik? Nareszcie, o rany. Ze 20 dosłownie strzałów z pistoletu. Dobra, tego się akurat nie spodziewałem. No dobra, robimy postępy. Z tym razem. No już mnie zauważył, ale szybko. Po raz kolejny trzeba będzie sobie postrzelać. No i stawiałbym, że na górę trzeba będzie zaraz wejść, a to za chwilę. Może jeszcze jakieś materiały zbierzemy? Raczej nic. Idziemy na górę i od razu słyszę kolejnych wrogów. Dobra, może dobra, ale coś wykraftować. Zobaczmy, czy na coś mnie stać. Na snajperkę? No, niestety nie. No, raczej nie mnie stać. Może się przyda na przyszłość. Do pistoletu znowu. Kurde, no tyle wykonam. Dobra, ruszamy. Dobra, zadziałało, kurde. Było blisko. No i tak, oczywiście mamy widok na wcześniejsze miejscówki. Wrogowie nas w sumie widzieli z góry. Dobra, ciche podejście, zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy jeżeli załatwimy kolesi po cichu, oni chyba nigdy nie mutują. Tak to wygląda. Przynajmniej ja osobiście nigdy nie miałem takiego przypadku. O, przy okazji całkiem sporo leczenia na każdym kroku. Craftowanie z mixed. Już mamy 3 duże leczenia. Fajnie to wygląda. Dobra, zobaczmy na wprost tędy. A dobra, czyli muszę wysadzić w powietrze i to odblokuje jakiś nowy region. Za chwilę. Jeszcze kogoś słyszałem chyba na powierzchni. Zaraz, ja się jakoś super czołgałem, a on już tak mnie zauważył. Gdzie jest ta wyrzutnia? Tamten? Prawdę mówiąc, nawet nie widzę wyrzutni. Nie wiem, które to było. Okej, dobra. Kurde, koleś. Tamtym się przyda granat. Dobra, jeszcze mamy kolesia z wyrzutnią, ale nie mam pojęcia, którędy. Jakoś musi być o wiele dalej. A, dobra, widzę. Dobra, załatwione. Dobra. A nie, jeszcze tam coś próbuję. No akurat nie mam najlepszego ammo, najlepszej broni. Najlepiej byłoby ze snajperki. A tak muszę jednak trochę dłużej pocelować. Broń też nie jest najlepsza na takie odległości, kurde. Chyba bez sensu, że tak strzelam. Dobra, może do mnie w sumie podejdą, zobaczymy. Przy okazji chciałem jeszcze eksplozję spowodować. Chyba blokuje jakiś nowy teren. Rzeczywiście. O, to było akurat było super dużo warte, kilkadziesiąt tysięcy. Nie wiem, podobne rzeźby już jakoś wcześniej. No zaraz, dobra, też ustawić do tego. Dobra, mamy jeden skarb na maksa wystakowany. Do tego też sobie dodamy kamienie kolejne. Proszę bardzo. No, już powoli coś jest warte. Moje inwentory. Jak jeszcze z leczeniem, tak trochę średnio, kurde. Będę musiał podejść do wrogów zaraz. Wtedy zrobiłem większe postępy. Chyba aż do mnie jakoś podbiegli. No, no i tyle. Pistolet będzie sobie słabo radził. Nie mam nic lepszego. A z kuszy to ja nawet nie wiem, czy ja załatwię takiego wroga. Zobaczymy zaraz. Kusza akurat nie jest najmocniejsza. Ale strzałów mam całkiem sporo. O, okej. Zawsze możemy zabrać amunicję, tak jest. I chyba nareszcie przejdziemy na bardziej spokojną eksplorację. No muszę przyznać, cały odcinek dosłownie pełen walki. Zobaczymy, co jeszcze będzie przed nami. O, od razu mamy kolejnych, wspaniale. Całe szczęście oni są przy jakiejś beczce wybuchowej. Może kusza wcale nie będzie aż taka słaba. Jakoś ich tam odbiłem przed chwilą. Kurde, kusza sobie całkiem nieźle radzi. Tego się akurat nie spodziewałem. Jeszcze z 20 strzałów? Może powinienem jakiegoś builda robić pod kuszę, żeby zadawała maksymalne obrażenie, ale i tak mam ją mocno ulepszoną. Dobra, i powiedzmy, że kolejny poziom załatwiony. Mamy od razu dostęp do kolejnej bramy, furtki. I chyba tyle, więcej już nie mamy. Coś tam nas ominęło, ale szkoda czasu się wracać. Może nareszcie przejdziemy do fabryki. Tej największej. Nie tak łatwo, są kolejni. Dobra, postrzelamy sobie za pomocą kuszy po raz kolejny. Kurde, nie spodziewałem się, że to mnie dostrzeli. Z tego, co widzę na mapie, no to wszyscy wrogowie będą z tej strony. Ten jeszcze posiada wyrzutnię. A może dałoby radę wyrzutnię mu zabrać? A to akurat nie próbowałem jeszcze. Dobra, zbieramy materiały, tak jest. O nie, chyba zabrał je wrzutnie, rzeczywiście. A głupia sprawa. Tak to w zasadzie wygląda, że ostatnie epizody no to przede wszystkim gra akcji. A zazwyczaj pierwsze gwarantują więcej horroru. Dobra, do shotguna może? Dobijamy z nożyka najlepiej. Nareszcie, tak jest, patrzysz materiałów. No i mamy wszystkie amunicje, wszystkie bełty do kuszy. Aż źle się z tym czuję, że tak długo nie korzystałem z kuszy, to jest taka dobra broń. Ale w sumie nie zadaje jakichś wielkich obrażeń, ale to jest w sumie nieskończoność strzałów. Więc fajna sprawa. Dobra, czyli misja jest na górze. Zobaczmy jeszcze piętro niżej. Może jakieś ciekawe materiały będą. Tędy? Oj nie, daj mi się, że to by było dobrym podejściem. Nie wiem, czego by ode mnie oczekiwali twórcy, w którą stronę mam się dostać. O, korona, to jest super dużo warte. I przy okazji słyszę znajdźkę w postaci zabawki. A nie wiem, gdzie dokładnie są słychać. Pewnie na górze. Nie wiem. Nie, z jakiejś innej strony trzeba będzie zobaczyć. W sumie przy okazji zobaczmy jeszcze wyżej na szybkości. Właśnie nie wiem, czego twórcy ode mnie oczekują. Z której strony mamy się dalej przedostawać? A mamy jakieś bomby. A bomby już były wcześniej. Mamy właśnie dwa przejścia, jedno z głównej strony, jedno z bocznej. Czasami mamy takie cutscenki, że na przykład otworzymy jakieś drzwiczki, powiedzmy, i okazuje się, że mamy cutscenkę, nie możemy potem wrócić. I teraz mam dylemat, z której strony mamy się przedostać. Kurde, ale jeszcze miałem chłopczyka. O, jest, patrzcie, jaki ukryty. Dobra. Dobra, na samym początku zobaczymy główne wrota. Wydaje mi się, że raczej będą zamknięte, ale tak w ramach urozmaicenia, nie? Dobra, tak jak się spodziewałem. Czyli co, arena wyczyszczona i idziemy na nowe miejsce. Trzeba bocznym przejściem się przedostać, nie ma innej opcji. I to jest safe room? Słyszę jeszcze jakąś kolejną bombę nieopodal. Też trzeba będzie uważać. W sumie może storage by się jeszcze przydało, jakaś broń. Może jakieś Uzi przykładowo, albo coś innego. Broken Butterfly. Mamy 6 strzałów akurat. To było super efektywne. No i sejwujemy.